Pojechaliśmy naprawić w końcu naszą oponę. Ale niektórych produktów w Turcji nie ma. Nie wiem, co tu się dzieje, kurwa, na tej granicy. Za litr paliwa zapłaciliśmy. Internet w Turcji kosztuje zawrotne kwoty. Witamy Was w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Kończymy już to greckie wakacjowanie. W tej fali upałów, na tych długich, piaszczystych plażach z bielusieńkim piaseczkiem. Z turkusową wodą. Ciepłą jak zupa. No to był bardzo ciężki czas dla nas. Okropnie po prostu, aż chce się jechać dalej. No a tak na poważnie opuszczamy Grecję i w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, co trzeba zrobić przy wyjeździe z Grecji do Turcji. W co się zaopatrzyć. No kolejna przygoda. W tym miejscu, w okolicach Kalwali, na tej pięknej plaży poznaliśmy Artura i Blankę. Podróżują ze swoją córką Toyotą 4x4 z namiotem na dachu. Powymienialiśmy się doświadczeniami, bardzo miło spędziliśmy wieczór. Także bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Ja mam nadzieję, że gdzieś się spotkamy na trasie. No a my, jak widzicie, jesteśmy pełni ekscytacji. A dlaczego? Dlatego, że ruszamy w nową podróż. Powiecie, że cały czas jesteśmy w podróży, to prawda, żyjemy w podróży, ale każda zmiana kraju jest bardzo ekscytująca i czujemy się tak, jakbyśmy wyruszali w nową podróż. Jak już pewnie wiecie, wybieramy się do Turcji. W Turcji oczywiście już byliśmy, ale czeka nas teraz zwiedzanie tej bardziej egzotycznej części. Trzymajcie się! Hej! Zanim wyjedziemy z Grecji, mamy sporo spraw do pozałatwiania. Jedną z nich jest wymiana koła, no bo ile można jeździć bez zapasu? No i przyjechaliśmy naprawić w końcu naszą oponę. Zobaczymy, ile to będzie kosztowało i czy się opona będzie w ogóle nadawała. No i co tam się stało? Wygląda na to, że przy maszynce powietrze ucieka. Nie ma żadnej dziury w oponie. Oblewamy ją wodą, nic się nie dzieje. Ale tu jest. Jest not good. Zepsuta? Opona zepsuta jest. Dlaczego? No bo właśnie w środku jest. O. Wytarła się jakby szlak. No. Za długo jechaliśmy, ale nie warto się zatrzymać. Opona nie nadaje się do jeżdżenia, ale naprawimy ją i będzie nam służyła jako zapas po prostu, żeby w razie co dojechać do najbliższej wulkanizacji. Znaczy nie to, że się nie nadaje, tylko no raczej... Pan powiedział, że jest niebezpiecznie jeździć. 50-50. 50-50, także wiecie, no 50-50 to ja nie lubię takich 50-50. Ale powiedział, że nasz zapas jest okej. Tak, czyli... że to co mamy tam wsadzone jest okej i po prostu będziemy jeździć na razie, a przy najbliższej okazji jak znajdę sklep, to kupimy oponki. Opony. Opony dwie, albo cztery. Muszę w Turcji. Zobaczymy. Za wymianę wentyla zapłaciliśmy 10 euro. Pan nam tu posprawdzał jeszcze ciśnienie. Sprawdził nam tą oponę zapasową, którą mam teraz założoną. Wszystko jest ok. No i co? No jedziemy do Turcji. No w Turcji będzie taniej, to kupię od razu komplet pewnie, albo dwie opony na tył. I będzie ok. Jedziemy dalej. Jechaliśmy do pralni przed miejscowością Aleksandropolis. Jest tutaj taki parking, ale jest zajęty. Nikogo nie ma w pralni, a parking jest zajęty, także nie wiem po co ten parking i dla kogo. No, miejsce nie jest najlepsze, żeby stanąć vanem, jak widzicie, ruchliwa ulica, no ale cóż, musimy sobie jakoś radzić. Moni, jak ci idzie? No nic, segreguję pranie, przygotowuję. Mam nadzieję, że są wolne pralki.
Widzicie, robimy duże pranie. Bardzo duże. Nie tylko pościele, ręczniki, ubrania, ale chcemy też uprać koce, narzuty na łóżko, pokrowce, na nasze siedziska. No, także. A jeszcze kołdrę. Może jeszcze kołdrę sobie przebierzemy, także. No, trzeba wykorzystać. Podobno dobra pralnia. Pranie kosztuje 3 euro. Mamy załadowane 3 pralki w sumie. Puch, jest tu strasznie gorąco. No ale nic, lecimy. No Moniczka, trochę mamy tego, nie? Trochę mamy tego, pranie zrobione, ale nie będziemy tego suszyć tutaj, bo jest po prostu tak gorąco, że ja cała już płynę. Jedziemy do lasu. Zabawimy się w cyganów. Zabawimy się w cyganów. Rozwiesimy sznurki i wysuszymy pranie. Suszymy tylko kołdrę, no bo ona jest dosyć duża, więc no, nie chcemy ryzykować. A jeszcze parę minut i lecimy. Pranie zrobione, zostało nam tylko znaleźć miejsce, żeby to pranie wysuszyć, bo jest tego, jak widzieliście, sporo. I tak myślimy, że najlepszym miejscem będzie miejscówka, na której staliśmy przy wjeździe do Grecji, z Turcji. Także jadę tam teraz zobaczyć, co się dzieje. Tam było sporo drzew. Mam nadzieję, że będzie ok. Ta-da! A oto i my, nowy kanał, pranie w wanie. Pranie rozwieszone, rozwieszamy jak cyganie. Tak, dokładnie. No, pozwoliliśmy sobie na w sumie troszeczkę takiego szaleństwa w Grecji. No, zakempingowaliśmy, że tak powiem. Zakempingowaliśmy na maksa, po prostu pół lasu prania naszego jest rozwieszone, no ale taka cicha, spokojna miejscówka, tak, dokładnie. Nikogo tu nie ma, jest tylko jedna para kamperem, im tu nie przeszkadza, także słuchajcie. Tak, oni też powiedzieli, że wczoraj chyba prali. Także podejrzewam, że to jest takie miejsce, gdzie vanlifersi się zatrzymują i suszą pranie. Teraz każdy tak robi, bo no, bez sensu jest suszyć w tych suszarach, jeżeli można wysuszyć to w godzinkę na świeżym powietrzu. Dokładnie. Ale my przez to pranie nie zdążyliśmy zrobić zakupów i teraz musimy zrobić jakiś obiad z resztek. A są tam resztki. Już się nie mogę doczekać. W ogóle to jeszcze jedna rzecz nas zaskoczyła, bo jak byliśmy tutaj w zimę, to wszystkie krany były pozakręcane, nie było wody. A teraz przy kościółku jest źródełko z kranikiem, z końcóweczką. Także jutro, zanim będziemy ruszali w stronę Turcji, to jeszcze do pełna zatankujemy wszystkie nasze zbiorniki. No taka miejscóweczka, zobaczcie. Całkiem miło i spokojnie, cichutko, nikt nam tu nie przeszkadza. Pranko się suszy jak szalone. Cały czas 29 stopni, także jest super. Mamy mały rozgardiarz w wanie, ale to nie przeszkadza nam uskutecznić gotowanie. No niestety, tak to wygląda. Z resztek mamy śląską kiełbaskę odmrożoną. Będzie z cebulką, z żółtym serem, jakaś do tego sałatka. No. Kanapeczka i obiad gotowy. Tak, taka na szybko. Mamy jeszcze musztardy. Chili. Matko, jaka sałateczka piękna. Dzisiaj obiadek na tłuszczoszka, nie? Tak. Teraz na jakiś czas trzeba ten tłuszczyk uzupełnić, prawda? Dokładnie. Tym bardziej, że dzisiaj było tyle wysiłku, że... Starda. Jak się ładnie ten serek ciągnie. O! Ulala, ale uczta. Rewelacja. Taki w sumie chyba jest sezon grillowy, więc my mamy takiego grilla z patelni.
Bardzo mi smakuje ta musztarda z dodatkiem papryki chili. Mhm. Rewelacja. Jak piękny widok na pranie. Miejscówka epicka. Ale niektórych produktów w Turcji nie ma, dlatego chcemy iść do Grecji. Jednym z takich produktów jest ser, podobny do polskiego twarogu i bardzo on nam zasmakował, także bierzemy. Kolejnym produktem jest ser feta oczywiście. Ta nam bardzo smakuje, więc bierzemy dwie paczki. Grecki jogurt. Jogurtu w Turcji nie brakuje, ale ten jest bardzo dobry, więc weźmiemy sobie jedno wiadro. Kolejny produkt, który warto kupić w Grecji, to wino. Za 1,5 litra wina płacimy 3,50. Zakupy zrobione. Zbliżamy się powoli do granicy z Turcją. 21 minut dzieli nas od przekonania się, czy wjedziemy, czy nie wjedziemy. Paliwa nie tankujemy, ponieważ w Turcji paliwo jest tańsze. W Grecji na ten moment w okolicach Aleksandropolis paliwo oscyluje mniej więcej tak około euro 57 za litr diesla. Oczywiście benzyna jest trochę droższa. Także no, gdzieś tam na internecie szukaliśmy i znaleźliśmy informację, że w Turcji jest to około euro 15, ale tak naprawdę nie wiemy na 100%. No ale dzisiaj się okaże, mam nadzieję. Także słuchajcie, jeszcze 20 minut, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i bezboleśnie. Nie wiem, co się dzieje na tej granicy, słuchajcie. No, stanąłem na linii dla campervanów, poszedłem się zapytać do okienka, gościu zaczął machać do mnie rękoma. Nie wiem, wycofałem, jakiś autobus musiałem puścić, po prostu cyrk na kółkach. No i stoję teraz razem z osobówkami, nie wiem, zobaczę, czy mnie puszczą, czy nie. Dziwna sytuacja, kurna mać, no. A stałem w tym miejscu, co ten camper van. O, tam. Camper, nie camper van. Ja to myślę, że będzie większy problem z tym, żeby wyjechać z Grecji, niż żeby wjechać do Turcji. Bo na razie my jesteśmy na przejściu greckim, więc tak. Siga. Wszyscy mają wyrąbane. W ogóle się nie starają nawet, żeby po angielsku rozmawiać, co delikatnie mnie szokuje, bo jak wjeżdżaliśmy z Turcji do Grecji, to zajęło nam to 3 minuty. Pan był bardzo miły, rozmawiał z nami cały czas po angielsku. No widocznie trafiliśmy na jakiegoś dziwnego typa i tyle. No. Niech sobie tam siedzi i dalej się bulwersuje. Tyle jego. A ja mam czas umilacza. Jeszcze greckiego kryzanta z budyniem. Przepyszne. Ja już swojego zjadłem. Yes, hello. Porada dla wszystkich, którzy chcą wjechać w tym miejscu z Grecji do Turcji. Nie jedźcie na linię dla campervanów, tylko dla osobówek. Przemiła atmosferka, ciach, minuta 8, Pawcio jedzie właśnie na granicy z Grecją. I Monika też, nie została w Grecji. A jakie to przejście graniczne, Pawciu? Nie wiem, później wam powiem. Ipsala? Nie, no Ipsala to jest trochę dalej. Nie wiem, będzie w opisie, znaczy pod filmem, to znaczy pod tym, co teraz mówię. Co Moniczka taka jesteś, jakaś niemrawa? Ja jestem zestresowana. Dlaczego? No nie wiem, czy nas puszczą. No ale mamy plan B. To jest pierwsza rzecz, nie wiem, czy nas puszczą, a druga rzecz to jak nas puszczą, czy nie będą nam skanować auta i czy nie będziemy musieli wyjąć wszystkiego, co mamy do jedzenia, do picia i całej elektroniki, więc to nam się zejdzie do wieczora chyba. Jak na razie jedna rzecz nam się udała, ponieważ jak wiecie, w Grecji można przebywać 3 miesiące. Z autem. Z autem, tak.
No my byliśmy 4 miesiące, ale na granicy pan nawet nie zwrócił na to uwagi. Także... Nie egzekwują tego prawa. Nie. Słuchajcie, wjeżdżamy do Turcji. Zaraz wam wszystko opowiemy. Niesamowite. Woo! Jesteśmy w Turcji, tak jak już Paweł mówił. Pierwsze tureckie miasto. Pierwsze tureckie miasto. No właśnie. Przejechaliśmy bardzo szybko granicę. Chwilę musieliśmy poczekać, ale formalności trwały dosłownie minutki. Minutki, tak. To była po prostu, jak to się mówi czasami, tylko formalność. Ubezpieczenie. Ubezpieczenie 80 euro. Tak, czyli 24 euro więcej niż płaciliśmy 4 miesiące temu. Ale mam asystans, a nie wiem, czy w tamtym ubezpieczeniu miałem asystans, już nie pamiętam. No ale cóż. Także jak coś się stanie, to lawetka za darmo. Dokładnie. Dobra, idziemy teraz załatwić kartę do telefonu, bo na razie nie mamy internetu i nie wiemy, gdzie będziemy spali dzisiejszej nocy, także musimy to szybko ogarnąć i coś zjemy na pewno na mieście, no, bo nie pewno, było czasu gotować. Tylko jedziemy na słodkich bułkach. Dobra, słuchajcie, lecimy. Jesteśmy do centrum handlowego teraz i tutaj chłopaki nam pomagają znaleźć Turkcell, bo nie mam internetu, nie wiem jak to znaleźć, ale już nas tutaj prowadzą. Gdzie? Czuję się jakbym z jakiegoś buszu przyjechała do nie wiadomo jakiej metropolii. Tak się każdy boi tej Turcji. A ty proszę bardzo, Biergarten. Tam jest Turkcell, Vodafone, Turk Telekom, także jest w czym wybierać. Bardzo dziękuję chłopakom, że nas podprowadzili pod sam sklep. Kesze kule. Kesze kule. Kesze kule też. No ale super. Już czujemy klimacik, teraz musimy zobaczyć jakie mają oferty. Jesteśmy na miejscu. Oferta internetowa w Turkcellu. Ale nie wiemy, czy to jest na kartę. Ciężko się dogadać, bo nie mówią po angielsku, więc... Czekamy na kogoś, kto zobaczymy. Mówi po angielsku. Ale centrum handlowe olbrzymie. Naprawdę. No ja jestem w szoku, bo w sumie myśleliśmy, że to jest małe miasteczko. Okazuje się, że jest tu całkiem spore takie miasto. Tak, duży port. No, no także chyba będziemy spali nad morzem, jak dobrze pójdzie. No jesteśmy delikatnie w szoku. Słuchajcie, internet w Turcji kosztuje zawrotne kwoty. Za sam starter trzeba zapłacić 30 euro, to jest 1000 tam... 40, to 35 powiedzmy. No, 1280 lir. Nie możemy użyć karty, którą mieliśmy wcześniej. Tak, bo te turystyczne są ważne tylko przez 3 miesiące. No i okazuje się, że nie można aktywować. No także chyba idziemy, kupimy. Chyba nie będzie filmów. Nie, filmy będą. Także idziemy, kupimy ten starter w Turkcellu, bo tam był najlepszy zasięg, z tego co pamiętam, wszędzie. I nie będziemy kombinowali z innymi kartami, ale uwierzcie mi, że te inne karty też są drogie. Nie było jakiejś konkurencji. Cenach. Wszystko nie, w podobnych cenach. Cenach, także nie było. No dobra, idziemy, załatwiamy sprawę. W tym jest 20 giga internetu. Tak, za 35 euro jest 20 gigabajtów internetu. Gdzie w Grecji za 25 euro mieliśmy 200 gigabajtów, także... No, no cóż, idziemy, kupimy. No cóż. No, musimy mieć internet, no. Bez internetu ani rusz. Niestety nie udało nam się załatwić internetu, ponieważ pani powiedziała, że do 19 mogą sprzedawać tylko turystyczne SIM card. No bo i później coś. Się system zawiesza. Tak, oczywiście ale... ciężko jej było spisać dane z paszportu, jakieś czerwone okienka jej wyskakiwały. No i taka była trochę już niemiła, już wydawało się, że chce skończyć pracę i iść do domu. Dokładnie i kazała przyjść jutro, od 10 mają czynny sklep, także niestety, ale będziemy musieli tu wrócić i... I druga sprawa jest taka, że no musimy bez internetu znaleźć miejsce na dzisiejszy nocleg. Ale tym się na razie nie martwimy, bo idziemy coś zjeść. Tak, oczywiście tym się bardziej martwimy, bo pewnie wiecie co. Głodni.
Dobra, tam jest coś fajnego, tam coś zjemy, Monia, zobacz, już to widzę. Oczywiście tawuk doner. Tawuk, czyli kurczak, doner, czyli zawijany we wrapie. Ajran, o tym marzyliśmy po prostu przed przyjazdem do Turcji. No i przynajmniej jedzonko mają danie, bo za to wszystko, dwa ajrany, dwa donery, plus jeszcze woda, jakieś 6-7 euro. Pierwsza miejscówka w dzikiej Turcji okazała się bardzo cicha i spokojna. W dzikiej Turcji, no nie taka bardzo dzika, bo jak widzieliście, nie. Miasto takie dosyć europejskie, duże i no, ogromny ruch wczoraj był. Przyjechaliśmy... Tak, no, ale chciałem powiedzieć, że dzika miejscówka. No miejscówka dzika właśnie, jak na to miasto, to po prostu nie wiem, jak nam się to udało. Bez internetu, bez... bez żadnych wspomagaczy, bez Google Maps, po ciemku. I w tak dużym mieście znaleźliśmy takie fajne miejsce. Tak. Śmieszna sytuacja, ponieważ policja stała i kierowała ruchem, bo tutaj właśnie w parku był koncert w nocy. I jeszcze nam z daleka machali, żebyśmy jechali, że tam w dół zjedziecie do morza na plażę i tam jest miejsce. No, no tak ty sobie to wytłumaczyłeś. No i no rzeczywiście tak było. Zjechaliśmy. No wioska kamperów. Miejsce jest w bród, stoimy nad samym morzem. No, wioska kamperów. No, przypomniały nam się miejsca, w których staliśmy w Alanii, w Antalii i właśnie często widzieliśmy takie przyczepki. Jest ich tu bardzo dużo. Nie wiem, czy one są do wynajęcia. Czas się zbierać, bo musimy jeszcze wjechać do miasta na chwilę. Musimy ogarnąć w końcu ten internet. Nieszczęsny, turecki, bardzo drogi. No, ale cóż. Jest jak jest. Monia, ogarniasz tam? Ogarniam. Oj. No jakoś nie widzę, żebyś ogarniała. Już jest wszystko ogarnięte. No dobra. Pakuj krzesło, siadamy i jedziemy. Czeka mnie nie lada wyzwanie. Miasteczko jest dosyć trudne do jeżdżenia. Jest dużo jednokierunkowych uliczek. No, jak się nie ma nawigacji, no to będzie ciężko. Ale może jakoś trafimy. Jak widać, sprzątają po wczorajszej imprezie. Tak. Policja podjechała właśnie w tym miejscu, nam kazała jechać na miejscóweczkę. Dokładnie. Jechaliśmy do tego parku nad morzem. Myśleliśmy, że gdzieś tu przycupniemy, ale było mnóstwo samochodów zaparkowanych. No, ale dzięki policji zjechaliśmy na dół, prawda? Tak. Zaczynamy. Jakoś dajemy radę, słuchajcie. Już mnie tam strąbili parę razy, ale... Cóż, o, mamy Turkcell, widzisz jaki duży? O. Kurde, szukamy miejsca, żeby zaparkować. Może w tym będą lepsze ceny. Musimy na nowo przyzwyczaić się do tego chaosu, bo cały czas ktoś wybiega na ulicę, wychodzi, hulajnogi, motorki, piesi. Cuda nie widzi. Jest wesoło. Znaleźliśmy parking, chyba jest płatny, idę zobaczę ile kosztuje. Godzina w centrum tego miasta na tym parkingu kosztuje 40 lir, czyli około 1 euro. No, mamy nadzieję, że się wyrobimy w tym czasie, pozałatwię wszystko. A jak nie, to trzeba będzie zapłacić 2 euro. Byliśmy w kolejnym sklepie Turkcella. 1800 lir chcą za starter z 20 gigabajtami. To jest prawie 60 euro. No ich pogięło po prostu tutaj w tym mieście. Ja pierdzielę, normalnie brak mi słów. Internet mamy już załatwiony. W sumie kosztowało nas to 1100 lir. 20 gigabajtów, 23 gigabajty plus 30 na WhatsApp. No cóż, uciekamy z tego wielkiego miasta, bo już nas trochę przytłacza. Czas sobie umilimy chipsami z oregano. W Grecji spróbowaliśmy je tylko raz i uwierzcie, ciężko nam było się powstrzymać, bo chipsów za wiele nie jemy.
Ale na drogę sobie jeszcze kupiliśmy jedną paczkę także. Pierwsze tankowanie w Turcji już mamy za sobą. Za litr paliwa zapłaciliśmy 39,18. Za 68 litrów 2693 liry. Lecimy dalej. Internet drogi, ale paliwo chociaż tanie, bo wychodzi jakieś euro 12 za litr, więc no sporo taniej niż w Grecji nawet. Także można dobrze, jeść, bo mamy dużo kilometrów do przejechania. Chcieliśmy gdzieś zjechać nad Morze Marmara, żeby zrobić sobie mały przystanek, ale po prostu wybrzeże jest tak zabudowane, że nie można do niego dojechać. Jakieś hotele, domy prywatne, albo można wjechać na posesję do domu, który jest nad samym morzem, albo są takie zamknięte uliczki. O, tu jest jakaś dzika droga. Ale śmieci. O, chyba coś znaleźliśmy. Widzę tam morze na horyzoncie i nawet są drzewa. Także jest szansa, że staniemy w cieniu. Udało nam się tu zaparkować w cieniu pod drzewem, także korzystamy z okazji i robimy jakieś jedzenie. Na razie zrobimy sałatkę. Nie miała być grecka, ale okazało się, że mozzarella, no już jej termin ważności dobiega końca, więc trzeba zjeść w pierwszej kolejności mozzarellę. A na obiad ugotujemy brokuła, zrobimy taki sos brokułowo-czosnkowy do makaronu, żebyśmy mieli na później. No, więc gotujemy, jemy. I będziemy jechać dalej. Gotuję brokuła, ale szczerze myślałam, że ta część Turcji jest trochę ładniejsza i trochę bardziej pusta. A ja jest też dosyć brudna, jest duży chaos. Nie wiem, czy po prostu jesteśmy już tak rozpieszczeni po tej Grecji, takiej cichej, spokojnej. No ja myślę, że będzie spokojnej. Ciężko. Tak, wiesz, się tu zaklimatyzować w tej Turcji, po Grecji. No ale myślę, że Turcja egejska była ładniejsza, bo jakoś nie zrobiła na nas takiego wrażenia jak, no nie wiem, no, może nie. Ten upał jeszcze po prostu... To dopiero początek. Dokładnie. Mamy nadzieję, że dalsza trasa będzie lepsza. Kwintesencja smaku, sałatek oregano. To akurat mamy zakupione w górach Tajget, takie po prostu świeżo zebrane i ususzone. Jest tak aromatyczne, że to w Polsce, które tam gdzieś kupujemy w torebkach, to po prostu bez porównania. To jest przepyszne. No i grecka oliwa. No dobra, słuchajcie, my powoli będziemy kończyli tego vloga. Taki ten vlog trochę bardziej informacyjny. Organizacyjny. Ale tak to jest, jak się przemieszczamy. Nasza turecka przygoda dopiero się rozpoczyna, także nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, żeby żaden odcinek Wam nie uciekł. Dokładnie, no mam nadzieję, że osoby, które tak polubiły nasze przygody w Grecji, zostaną z nami również i w Turcji. Zapraszamy do tego serdecznie. No co, zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Hej. No dobra, jedziemy dalej. Śrubka nam wypadła z sufitu. Wanna nam się sypie. Chyba się rozsycha. W tym upale. Szukaj, Monia, dziurki, żeby wkręcić śrubkę.